Hej, siemano YouTube, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj lecimy z Full Day of Eating, a mianowicie dzień jedzenia 2500 kalorii. Ostatnio na moim kanale również pojawił się podobny materiał, ale wtedy musieliśmy wyrobić się do 10 zł. Dzisiaj troszeczkę nasz budżet leci do góry, ale tak czy inaczej będą to bardzo szybkie, bardzo smaczne i co przede wszystkim budżetowe posiłki. Jeśli brzmi to fajnie, to co? Skakujemy do materiału. A nasz dzień oczywiście rozpoczniemy od najważniejszego posiłku w czasie naszego dnia, a mianowicie od śniadania. Niestety ze śniadaniem jest taki problem, że większość osób, które pracują lub ogólnie, które się uczą, nie mają zbyt wiele czasu na jego przygotowanie. Dlatego właśnie takie fajnie wyglądające, pięknie prezentujące się instagramowe owsianki niestety się przeważnie nie sprawdzają. Dodatkowo bardzo duża ilość osób źle reaguje na tak dużą podaż węglowodanów z rana. Czemu? Ponieważ potem po prostu czują się otępiali i dodatkowo chcę się spać, dlatego właśnie ja dzisiaj wychodzę z moją alternatywą na śniadanie, a będzie ona bardzo prosta. Będą to jajko tosty albo tosto jajka. Do przygotowania naszego śniadania będzie nam potrzebne tylko kilka składników, a mianowicie będą to jajka, chleb tostowy, ser, wędlina i na koniec oczywiście nasze ulubione warzywa. Przygotowanie naszego śniadania zaczynamy od rozbicia dwóch jajek do małej miski albo ogólnie do jakiegoś małego naczynia. Dodajemy potem oczywiście nasze ulubione przyprawy, w moim przypadku będzie to sól i pieprz. Rozbijamy to wszystko na jednolitą masę, oczywiście potem wrzucamy na patelnię, ale na początku lepiej dodać jakiś tłuszcz lub trochę masła. Wlewamy to wszystko oczywiście na rozgrzaną już patelnię. Dodajemy dwa kawałki tostów na samym środku, ale pamiętamy o tym, żeby to jajko jeszcze się nie ścięło. Później musimy energicznym ruchem to przerzucić. Następnie musimy dodać nasze ulubione dodatki, w moim przypadku będzie to szynka, dwa rodzaje sera, a mianowicie ser Gouda i do tego oczywiście mozzarella i na koniec warzywa, ale oczywiście każdy wypełnia to jak chce. Na koniec musimy to tylko złożyć i gotowe. I tak właśnie prezentuje się nasze śniadanie. Jeśli chodzi oczywiście o makrosy i makroskładniki, to wszystko macie wypisane tutaj na ekranie. Zajęło nam to 5 minut, jest to super opcja na śniadanie. Dodatkowo jest oczywiście super smaczne, a więc smacznego i widzimy się w następnym posiłku. Ale zanim przejdziemy do następnego posiłku, chciałbym wam powiedzieć kilka słów na bardzo istotny temat, oczywiście związany z dietą, a mianowicie ostatnio przeglądałem sobie Instagrama i YouTube'a związanego oczywiście z światem fitness. Nie wiem czemu, ale wiele tych osób przekazuje, można powiedzieć, błędne informacje albo ogólnie odstraszające informacje dla każdej nowej osoby, która chciałaby się zagłębić w ten temat diety. Co mam na myśli? A mianowicie jedz to, nie jedz tego, oczywiście biały chleb, absolutnie, co ty, bułka pszenna, przecież to wszystko zabije twój progres. Owoce? Owoce przecież równa się fruktoza, fruktoza, brak rezultatów i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem zamiast ludzi motywować do tego, żeby po prostu zmieniać swoje nawyki żywieniowe, to tym je po prostu zniechęcają, ponieważ jeśli taka osoba sobie myśli, że nie mogę jeść tego, 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 czyli ogólnie większości rzeczy, które lubię, to prawdopodobnie nie ma szans na to, że taka osoba przestawi się na zdrowsze odżywianie. A tak naprawdę wiadomo, że na koniec dnia liczy się tylko tyle, ile zjedliśmy, czy jesteśmy na dodatnim bilansie kalorycznym, czy jesteśmy na ujemnym bilansie kalorycznym. Nasz organizm nie rozpoznaje tego, czy zjedliśmy te kalorie z bułki pszennej, czy z bułki żytniej, czy z ciemnego pieczywa, czy z jasnego pieczywa, ryżu, makaronu itd., itd. A tyczy się to również przygotowania naszych posiłków, ponieważ uwierzcie mi, nie muszą one wyglądać niczym wyjęte z Instagrama, a mianowicie ślicznie wyglądające owsianki z owocami w kształcie gwiazdek, a do tego, nie wiem, woda z eukaliptusa, żeby lepiej się to wszystko trawiło. Czy nasze kalorie dostarczymy z pięknej owsianki, czy nasze kalorie dostarczymy z ryżu, kurczaka wymieszanym z sosem w jakiejś misce, naprawdę nie ma to dużego znaczenia. Po prostu pamiętajcie, trzymajcie się podstaw, a na pewno daleko zajdziecie. A jeśli mówimy już o podstawach, to oczywiście nie ma nic prostszego niż przygotowanie sałatki gyros. Jest to mój numer jeden posiłek, jeśli chodzi o przemycanie warzyw do mojej diety. Oczywiście przygotowanie jest banalnie proste, dodatkowo zajmuje one kilka minut. Posiłek jest bardzo objętościowy, bardzo smaczny. Czego chcieć więcej? Naprawdę nie wiem. Wystarczy tylko pokroić nasze ulubione oczywiście warzywa, do tego dodać jakieś mięso podsmażone na patelni, wszystko wymieszać z sosami i voilà, mamy posiłek, który kosztował nas kilka złotych, a dodatkowo kilka minut pracy. Teraz ktoś może sobie pomyśleć, czy naprawdę można schudnąć i zrobić fajną formę jedząc tosty z jajkiem i do tego sałatki gyros? Tak, oczywiście możemy. Na szczęście odeszliśmy już od tego podejścia do diety, a mianowicie jemy suchego kurczaka, do tego ryż z warzywami, nic więcej, ponieważ inaczej nie urośniemy, inaczej nie zrobimy fajnej formy. Niestety teraz przeszliśmy w drugą skrajność, a mianowicie jeśli nie znamy 25 przepisów z wykorzystaniem nasion chi, to po prostu nie mamy w ogóle co zabierać się za naszą dietę, ponieważ tak nam się nie uda. Pamiętajcie, że dieta jest dla was, a nie wy dla diety. Postarajmy się wyrobić dobre nawyki żywieniowe, a nie tylko na chwilę stracić kilka kilogramów, które i tak wrócą
jeśli znowu wrócimy do złego odżywiania. Ja zatem wcinam i widzimy się w trzecim posiłku. Przed nami trzeci i ostatni posiłek na dzisiaj. Będzie to aktualnie moja kolacja. Przygotujemy sobie dzisiaj domowe zapiekanki. Jest to aktualnie posiłek, który tak naprawdę pozwala mi nie podjadać żadnych innych fast foodów. Przygotowanie jest banalnie proste. Będzie nam potrzebne bułka paryska, do tego mozzarella, ketchup albo ogólnie jakiś inny sos do posmarowania. Mięso, w moim przypadku będzie to pierś z indyka, cebula i pieczarki. Rozpoczynamy nasze przygotowanie od pokrojenia wszystkich naszych produktów. Zaczynamy oczywiście od cebuli i naszych pieczarek. To wszystko musimy wrzucić na patelnię i poczekać, aż woda się odparuje, aż to wszystko zmięknie. Ok, w międzyczasie oczywiście możemy przygotować nasze mięso, a więc bierzemy wszystko, na drugiej patelni smażymy. To jest w sumie czas, kiedy odpalamy piekarnik na 180 stopni i przygotowujemy nasze bułki, a mianowicie smarujemy to wszystko ketchupem, naszym sosem, żeby po prostu bułka nie była sucha po tym, jak ją przygotujemy w piekarniku. I teraz wszystko wstawiamy do piekarnika, aż nasza mozzarella się rozpuści. Tak prezentują się nasze zapiekanki. Sami musicie przyznać, że wyglądają apetycznie, a obiecuję Wam, że smakują jeszcze lepiej. Jeśli chodzi o makroskładniki, to macie je tutaj wypisane. Jeśli chodzi o makroskładniki z całego dnia, macie wypisane je gdzieś tutaj. Sami widzicie, że bez żadnej dodatkowej odżywki białkowej nabiliśmy tego białka dość sporo. Mimo wszystko ja jestem mięsożercą, więc dla mnie to nie jest duży problem. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Pamiętajcie, żeby odwiedzić inne moje filmy. Widzimy się już niedługo. Na razie.